Witam z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O mój Jezu, w hostii skryty, na kolanach wielbię Cię, w postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu, przed Twoim majestatem, aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Przychodzimy do Ciebie, nasz Jezu, z wielką nadzieją w sercu. Ty jesteś Bogiem niezmierzonym, wszechpotężnym i wiecznym. Wielka jest Twoja władza, oślepiający jest blask Twojej świętości. Nieskończona jest Twoja chwała. Zakryłeś ją przed nami, aby pozostać w Najświętszym Sakramencie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Bóg prowadzi. Ciągle idź w stronę Boga. Krocz drogą miłości. Niech nauka, wiedza Jezusa prowadzi Cię przez życie. Dokąd zmierza życie? Tam, gdzie Ty, dopóki idziesz. Bo życie jest podróżą, która prowadzi do domu naszego Ojca Niebieskiego. Niech Trójca Święta zwróci na Ciebie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem, mądrością, radością i zdrowiem. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże.